kochane, witam Was serdecznie i zapraszam do drugiej części filmu ze stylizacjami z ostatniego rozdania nagród filmowych BAFTA, B-A-F-T-A, czyli brytyjskie nagrody rozdawane w Londynie. Cały wstęp był w poprzednim odcinku wczorajszym, także można sobie zobaczyć. Jedziemy bez zbędnego przeciągania. Dzisiaj oprócz złych kreacji i kreacji średnich jest też moje osobiste top 5, więc top 5 będzie na samym końcu. Ale zacznijmy od czegoś, co było tragiczne. Powiem tak. Ja przeżyłabym wszystko. Przeżyłabym ten za nisko osadzony dekolt, tą nieciekawość tego wszystkiego i w ogóle wszystko ok, ale nie przeskoczę czarnego worka na śmieci zawiązanego w talii na kształt kokardy i puszczonego na boki. To jest najbrzydsza kokarda prawdopodobnie tego sezonu. To jest kokarda, która wygląda jakby była zrobiona po prostu z worka, czarnego worka na śmieci, zmiętego, nadmuchotnionego, rozciągniętego. Jest w idiotycznym miejscu. Gdyby ona jeszcze była z tyłu, gdyby ona po prostu miała być śmiesznym akcentem z tyłu i może nie byłaby tak bardzo dosłownie in your face, okej, przełknęłabym, ale to, że to jest z przodu i to, że to się tej pani podoba, bo ona się tym ewidentnie bawi, to jest straszne. Oczywiście plus za to, że pani ma do siebie dystans i się bawi tym obrzydliwym czymś, ale jest to obrzydliwe, jest to okropne, jest to coś niezrozumiałego więc wielce. Kolejna taka stylówka, która w sumie też byłaby po prostu jedną kolejną dosyć nudną, średnio udaną, ale nie jakoś zmasakrowaną strasznie stylówką. I to jest stylizacja, to jest taki błyszczący materiał, nawet ładny, nawet sam krój jest ok. Włosy są do tego koszmarne, za mocny makijaż oka, do tych czerwonych ust i w ogóle, ale wiecie, ok, po prostu nie byłoby tego tematu, gdyby nie te turkusowe akcenty na paznokciach tej pani i te turkusowe pantofle, które nawet nie są idealnie w kolorze w tych jej paznokci. One są nawet trochę ciemniejsze i ciemniejsze zielone. Dlaczego tam to się znalazło? W ogóle o co chodzi? Dlaczego? Dlaczego? Wiecie, mamy suknię, która ma być bardzo elegancka, mamy makijaż, który ma być taki bardzo glamour, style Hollywood, czerwone usta i te sprawy. Włosy są trochę niedbałe, powinny były być bardziej porządnie gdzieś tam spięte. Ale dlaczego do tego jest ten taki ostry turkus na paznokciach, który jest ni to lata 60., ni to hipisowski, ni to jakiś młodzieżowy, do tego te pantofle pewnie z Marks & Spencer za 30 funtów, po prostu wygląda to dla mnie dramatycznie. To jak dodatki po prostu potrafią zmasakrować tą kreację. Gdyby paznokcie były neutralne i były po prostu jakieś ładne sandałki, srebrne, złote na wysokim obcasie, byłoby zupełnie poprawnie, tylko te włosy bym spięła i trochę makijażu zmyła, ale tak to po prostu dla mnie jest nieakceptowalne. Dla odmiany tutaj mamy stylizację, która podobała mi się niezmiernie. To jest taki piękny kolor. To jest burgundowo-oberżynowo-brązowy? Nie wiem, ciężko mi to nazwać, ale ja uwielbiam taki kolor na przykład w szminkach, w Liquid Lipsticks kocham. I do tego szminka w bardzo zbliżonym, odrobinę głębszym odcieniu. Jak to wszystko przepięknie wygląda, jak to ładnie współgra z odcieniem skóry. Do tego jakby fajne właśnie takie włosy nawiązujące gdzieś do takiej kultury afrykańskiej. Przepięknie to wszystko wygląda. Sukienka też jest bardzo ładnie odszyta. Nie jest niczym jakby odkrywczym, niczym niesamowitym, ale jest bardzo poprawna. Przepięknie dopasowana w talii, ładnie trzyma biust, nic nie rozjeżdża, nic nie jest za nisko, za wysoko. Suknia też jest jakby dobrej długości, bardzo minimalna biżuteria. Ja tylko jakby bransoletki na rękach i kolczyki i jakby srebro tych bransoletek nawiązuje do tych paseczków, które są na sandałkach tej pani, także bardzo ładnie, bardzo poprawnie. Kolor tutaj zrobił po prostu dla mnie całą stylizację, która tak jak mówię nie jest wybitna, ale wygląda bardzo ładnie i tak szlachetnie. O, chyba szlachetność to jest to słowo, którego mi tutaj brakowało. Tu jest bardzo ciekawa stylizacja, to jest Sandy Powell, ona jakby słynie z lekko od połowy stylizacji, zresztą to jest pani stylistka, parę filmów temu pokazywałam ją w stylizacji ala David Bowie, taki niebieski garnitur i tutaj jakby co mi się podoba w tej stylówce, to oprócz tego właśnie odpału, to ona zgadza się jakby z briefem, które dostały wszystkie gwiazdy na temat tego, jak powinno się ubierać, bo ten garnitur został podpisany przez różne gwiazdy, różne osobistości, różne osoby, które pojawiły się na tej gali, na tym rozdaniu nagród i ten garnitur potem będzie zlicytowany, czy już właśnie został zlicytowany i zostanie przekazany tam na taki cel charytatywny, jakiś tam konkretny.
I to jest super, bo to jest świetny przykład tego, jak można wziąć ubranie i nawet niekoniecznie to musi być recycling, niekoniecznie to musi być coś używanego, coś z jakichś archiwów, ale dać mu drugie życie, drugie znaczenie, coś, żeby to ubranie jakby przyniosło jakiś sens i miało jakby dalszą, część dalsza, no nie? Jakby dalsza historia tej opowieści, dalsza część tej opowieści, o to chciałam powiedzieć. Oprócz tego cała stylizacja jest odrobinę taka Tilda Swinton, David Bowie, lekko androgeniczne, mamy szeroką nagawkę, która jest dla mnie odrobinę za krótka, zrobiłabym ją dłuższą, sama marynarka też coś bym rozpięła, coś w tym stylu, ale wiecie, o co chodzi. Nie jest to, nie wygląda to bardzo źle, mogłoby to wyglądać dobrze, ale jakby doceniam cały sens i przesłanie, które za tym idzie. No i to też jest taka osoba, która jakby nie stawia na pierwszym miejscu tego, żeby wyglądać właśnie szczupło, albo podkreślić swój biust i cyca jak Kim Kardashian. Wiecie, to nie jest w ogóle ten styl i ta estetyka, tylko żeby to właśnie było bardziej artystyczne, coś przekazywało, coś niosło, miało jakiś sens. To jest właśnie świetny przykład, także bardzo fajnie, bardzo, bardzo mi się to podoba. Tutaj czerwona suknia. I też bym się nawet nie czepiała, bo to po prostu byłaby czerwona sukienka, taka ala balowa, z lekkim połyskiem, dosyć kiczowato, ale ładne włosy, ładny make-up i wszystko byłoby nawet okej, gdyby nie to, że ona jest z przodu, wygląda dla mnie, ja jestem chora, wiem o tym, ale wygląda dla mnie, jakby pani była w WC i ta sukienka jej się zahaczyła po prostu o majty i tak się po prostu zrolowała. Dla mnie to jest taki typ po prostu udrapowania i upięcia tego wszystkiego, że wygląda, jakby się zahaczyła po prostu końcowa w majtach i cały przód byłby obnażony. Po prostu, przepraszam, to tak jak mówię, jestem tylko ja i moje chore wyobrażenie, ale dla mnie niestety tak to wygląda. To jest Pixie Lott, kurde, ja chyba jednak wolę Pixie Lott w tych takich bardziej grunge'owych, rock'n'rollowych, takich mrocznych wydaniach. To jest Pixie Lott, która chciała wyglądać czysto i elegancko, jak gwiazdka. Co mi się podoba? Podoba mi się kolor na paznokciach. Ma abstrakcyjną żółć, jakąś taką lekko neonową, nie z dupy, nie z pietruchy, fajnie. Włosy też by uszły nawet, trochę old school, ale okej. Dosyć mocny makijaż oka do tego wszystkiego. I to jest jeden z problemów tej stylizacji, bo jakby sama idea tej sukienki nawet byłaby spoko, góra jest taka ładna, bardzo prosta i z boku mamy falbany, tylko że dla mnie te falbany są umiejscowione w takim niefortunnym miejscu, bo one się zaczynają gdzieś na wysokości bioder i ich największa objętość jest gdzieś tak na wysokości ud, kolan i kończą się w połowie łydki i to nam robi jakąś taki dziwny kształt. Jeszcze gdyby ten sam dół był taki bardzo, bardzo wąziutki, to jeszcze byłaby jakaś taka fajna, ciekawa proporcja. Natomiast to wygląda tutaj troszeczkę jakby było niedopracowane, niechlujne. Te falbany dla mnie albo powinny się tak zaczynać troszeczkę wyżej, tak okalać jej bioder, wtedy rzeczywiście byłby jakiś taki fajny kształt, albo zupełnie być już niżej. Nie podoba mi się to. Do tego też te sandałki takie z tymi, takie odrobinę bez sensu. Gdyby to było albo krótsze, albo nie było tam tej samej dolnej właśnie jeszcze warstwy, by się kończyło tymi falbanami, to by było fajne, a to się kończy tą tubą tej sukni, co w ogóle, nie wiem, nie wygląda po prostu tutaj dobrze, nie wygląda jakby to było zamierzone. Gillian Anderson, o, wygląda tutaj przepięknie. To jest dokładny przykład tego, jak ładnie, jak pięknie może wyglądać klasyczna elegancja, taka klasyczna sukienka, taki, och, klasyczny, ale też świeży sposób. I pamiętacie, co mówiłam na początku o tych diamencikach, które wyglądają zazwyczaj dobrze tylko wtedy, kiedy są właśnie w takich bardzo ładnych, szlachetnych, klasycznych stylizacjach? To jest to. Mamy klasykę, nie ma tutaj nadmiernego blichtru, kryształków, szaleństwa i mamy ładny, taki po prostu błyszczący, pewnie jakiś diamentową kolię czy coś takiego, która tutaj przepięknie podkreśla to, co ma podkreślać. Mamy do tego bardzo fajną sukienkę, to będzie pewnie jakiś velvet, velour, taka gorsetowa góra. 2 centymetry za nisko bym tak to podniosła, ja mam tendencję do podnoszenia tych gorsetów po prostu, ale bardzo fajnie zaznaczona talia, dół puszczony w kształt litery A, jest odsłonięta odrobinę kostka, bardzo ładnie, klasycznie, spokojnie, do tego też taka kopertówka w odcieniu szpilek i co mi się mega tu podoba w tej stylówce, to jest to, że ona ma sandałki z takim satynowym wykończeniem i one są czerwone i dlatego ma czerwone paznokcie w stopach. U rąk ma jakby neutralne paznokcie, natomiast w stopach mamy czerwone paznokcie, które pasują do tych czerwonych sandałków i tutaj czerwone jej kopertówki. Niby nigdy nic, taka malutka pierdoła, ale po prostu to jest smaczek. Dla mnie takie rzeczy idealnie, po prostu uwielbiam wychwytywać takie rzeczy i jakby o, kumam, widzę, o co tutaj chodziło. Także tutaj bardzo mi się podoba, włosy też bardzo fajne, naturalne, bardzo delikatny makijaż, bardzo, bardzo ładnie, bardzo, bardzo na tak klasycznie, like a movie star, jak mówiła Joan Rivers, tak. Także super.
Jessie Buckley to jest taka pani, która już chyba do robienia tego przyzwyczaiła, że daje czadu na czerwonym dywanie i zazwyczaj ma na sobie coś jakiegoś odpałowego. Nie zawsze jest to według mnie korzystne, nie zawsze to wygląda według mnie fajnie, ale to jest jej styl i tutaj jest jedna z takich właśnie stylówek i tutaj jakby widziałam dużo określeń, dużo opisów, ale jakby takie najbardziej pasujące, to co rzeczywiście mi zapadło w pamięć, to jest taki punk rockowy łabędź. I rzeczywiście to jest taka suknia z takiego ciężkiego, granatowego welwetu, ona jest tam do samej ziemi, jest tego dużo. Natomiast góra to jest bardzo głęboki dekolt z przodu i z tyłu i te ramiona, one są wykończone jakby takimi piórami, strusimi i od tyłu to wygląda po prostu jak miast skrzydła. Jest w tym coś a la czarny łabędź, ale mamy tutaj też rock'n'roll, mamy tutaj też punk rocka. Zresztą pani makijażystka, która robiła właśnie ten makijaż, pokazywała na Instagramie właśnie kilka inspiracji. Między innymi inspiracjami do jej makijażu był taki styl grunge, taki rockowy, punkowy, taka Wielka Brytania w dobrych czasach. I też buty doktora Martensa w takim właśnie oberżynowo-metalicznym odcieniu. I właśnie odcień jej tych butów, a czy ona pewnie nie ma tych butów na sobie, ale odcień tych butów to jest odcień szminki, którą ona ma na sobie, bo to jest taki bordowo-burgundowy, metaliczny kolor. Oprócz tego makijaż bardzo minimalny, mocniejsze brwi, pomalowane rzęsy i niewiele więcej. No i taka bardzo punkowo-francusko zwariowana fryzura, czyli taki mega krótki bob z tyłu, krótszy z przodu, krótszy, króciutka grzywka. Także fajnie jest właśnie zrównoważona ta jakby arystokratyczna elegancja tej sukienki, która mogłaby być sukienką bardzo poważną i bardzo taką elegancką, z tym punk rockiem, który dzieje się na twarzy i na jej włosach. Także tym razem ta sukienka myślę, że do niej pasuje świetnie, nie krzywdzi też sylwetki w żaden sposób. Widać, że ona się czuła w tym super, ona się czuła w tym no świetnie i wyglądała według mnie bardzo fajnie. Unikalnie, ciekawie. Jakby zaryzykowała po raz kolejny i według mnie tym razem to ryzyko zdecydowanie się opłaciło. Joaquin Phoenix to była jedna z tych osób, które podeszły do briefu, do wyzwania, żeby ubrać się eco-friendly dosyć poważnie. Zresztą ja nie wiem, czy on tego już wcześniej w tym sezonie nie zapowiedział, że on każde rozdanie nagród w tym sezonie będzie w tym samym jednym garniturze od Stelly McCartney. Także tym razem również był w tym samym garniturze od Stelly McCartney. Po prostu czarny, klasyczny garnitur. Oczywiście faceci mają, mężczyźni mają dużo łatwiej z takimi wyzwaniami, bo jakby jeżeli facet pojawi się 5 razy pod rząd w tym samym garniturze, to mało kto na to zwróci uwagę, że to jest po prostu klasyczny, dobrze dobrany garnitur. Jeżeli kobieta jakby rangi Joaquina Phoenixa pojawiła się 5 razy w tej samej sukience na rozdaniu różnych nagród, to nic by się nie stało w sumie, ale na pewno już przy 5 filmiku nie miałabym o czym gadać. Wiecie o co chodzi, już patrzę na nią krzywo i raczej to się nie zdarza, nie zdarzy, bardzo w to wątpię. Natomiast mężczyźni mają tutaj zdecydowanie ułatwione zadanie. Tu jest taka kreacja od Valentino, która jest dosyć ciekawa. Dla mnie wygląda jakby była odrobinę niewykończona. Czegoś mi tam brakuje. I to jest taka limonkowa zieleń. Z ciekawostek to nie jest sukienka, tylko to jest kombinezon. Tam są normalnie nogawki. Bardzo ładnie, że to jest tak na jedno ramię. I drugie ramię to jest taki pociągnięty długi, taki kimonowy rękaw. Kolor mi się bardzo podoba. Mówiłam już ostatnio, że to będzie jeden z takich wiodących kolorów w tym sezonie. Taka neonowo-żółto-zieleń, chartreuse z angielskiego. Czyli żółto-zielony chyba po naszemu. Taki lekko neonowy. Tylko, że ta stylówka wygląda dosyć mało elegancko na tle innych. I też, nie wiem, może stylizacyjnie dałoby się to uratować właśnie jakąś biżuterią, jakimś takim większym kolczykiem, być może jakimś, nie wiem, paskiem, no czymś takim bardziej widowiskowym. Bardzo ładnie, ale odrobinę za casualowo i za spokojnie dla mnie, jakby za, nie wiem, za mało tego, tej takiej elegancji, takiego, wiecie, no za mało elegancko po prostu. I tu też taka stylizacja, że w sumie nie wiem, w sumie kumam zamysł i w sumie nawet mi się podoba. To jest coś, sukienka na wzór jakby męskiego fraka zrobiona. Ona jest z tyłu taka bardzo, bardzo, bardzo przedłużana, jest z rozcięciem z takiego żakardowego, wytłaczanego materiału, jest ładnie odcięta w pasie, jest tutaj dwurzędowa z tego co widzę. I pod tym wszystkim mamy jakby taką kryzę, jakby taki sztywny, kryzowy kołnierz, który jest dla nas gdzieś tam wiktoriański, jest nawiązaniem jakby takim vintage. I nawet mi się to podoba, powiem wam. Wydaje mi się, że zmieniłabym trochę włosy, być może trochę bym upięła, chociaż same jej włosy bardzo mi się podobają. Taka burza loku wygląda super według mnie.
bardzo minimalistyczny make-up, co też uratowało tą stylizację, bo gdyby tutaj było jakieś mocne oko albo mocne usta, to wyglądałoby jak strój na Halloween po prostu. A tutaj przez to, że te włosy są takie dosyć takie niedbałe i ten makijaż jest taki bardzo, bardzo minimalny, nam to stworzy jakby taką świeżą, nową całość. I chyba mi się to podoba, aczkolwiek ta kryza jest według mnie odrobinę za sztywna, odrobinę za wysoka. Aczkolwiek doceniam to, co zostało tutaj zrobione, doceniam to puszczenie oka, to nawiązanie takiej wiktoriańskiej Anglii. Nie jestem do końca przekonana, nie wiem, dajcie mi znać, co o tym sądzicie, bo jakby kumam, nie oszalałam, ale widziałam też kilka jakby takich opinii, że o, masakryczna, strasznie zła stylizacja. Dla mnie nie jest ona strasznie zła, ale czegoś, coś za bardzo, za dużo, za mocno, za mało, coś szczypty geniuszu brakowało chyba. Dobra, i mamy moje topowe top 6, właściwie top 6, jedne z oszukańcze i to jest ta oszukańcza stylizacja i to co prawda nie jest stylówka, w której ona pojawiła się na czerwonym dywanie, bo już pokazywałam w tamtej części stylówkę, w której ona pojawiła się na czerwonym dywanie i tam była taka z takiej satynowej tkaniny suknia z obniżoną talią, co dla mnie było średnio korzystne. Tutaj jest jej stylizacja z After Party i jakby włosy i makijaż, czyli to, co kochałam w tamtej stylizacji, zostało. Tu wygląda pięknie. I to, co się tam dzieje, jaka to jest cudowna sukienka, to jest po prostu stylizacja w moim stylu. Chcę tę sukienkę, chcę te buty i w ogóle. Wygląda czadowo. To jest taka mała czarna, troszeczkę w stylu lat 60., ale przez ten taki swój szeroki dekolt z takimi zdobieniami troszeczkę nawiązuje gdzieś tam do jakichś takich greckich klimatów i też tutaj spuszczona jakby na jedno ramię, są taka szarfa, osłonięte ramiona, do tego wysokie, bardzo ciężkie botki, takie ciężkie kozaki na takiej grubszej platformie, czyli mamy podraz kolejny te lata 60., cienkie czarne rajstopy, według mnie wygląda szałowo i tak przepięknie są połączone właśnie te lata takie 60., które, no, big beatowe takie lata 60. jak nic kojarzą mi się właśnie z Londynem, z Wielką Brytanią, z tymi takimi, nie wiem, Beatlesami, to są te klimaty dla mnie, Twiggy i w ogóle, wszystko co się dzieje w Londynie, w Wielkiej Brytanii. Plus mamy takie wpływy troszeczkę właśnie bardziej artystyczne, takie bardziej art deco, jakieś takie egipsko-greckie, przez te właśnie takie włosy i przez te wzory i przez tą szarfę. Przepięknie to jest dla mnie połączone i to takie stylizacje, ja kocham ją najbardziej. Ja ogólnie bardzo doceniam jej stylizację, jej styl. Ona zazwyczaj wygląda lekko nietypowo, lekko odstaje dla mnie w pozytywny sposób od reszty. Zazwyczaj jest to jakieś takie bardzo artystyczne. Uwielbiam, absolutnie kocham jej stylówki. Tutaj troszeczkę z przymrużeniem oka, no ale ikony same się bronią. To jest oczywiście no Al Pacino. I on to była kolejna osoba, która jakby posłuchała briefu i pojawiła się na czerwonym dywanie w czymś, czego już używa i to są po prostu jego niebalanse. Pojawił się w swoich Adidasach, których zapewne biega dosyć często, chociaż nie wyglądają mnie jakoś bardzo umorusane. Także to był jego twist, jego interpretacja tego dress code'u. Lekko żulacki styl, mamy garnitur, mamy natoszczony płaszcz, mamy ciemne okulary, pewność siebie, uśmiech, po prostu czar. Cokolwiek by na siebie nie ubrał, to wyglądałoby szałowo. Tak samo jak właśnie ostatnio mówiłam o Iggy Popie, który był w takim garniturze Gucci, który był po prostu szarym, a czy takim srebrno-szarym garniturem, który on ubrał na siebie bez koszuli i był w klapkach do tego. I po prostu odpał, ale pewność siebie, poziom wyjebania po prostu na wszystko, coś wspaniałego. No i tutaj oczywiście Al Pacino chyle czoła. Za ten luz, za tą grację, za ten rozbrutany tutaj krawat, za przełamywanie jakby takich pewnych sztywnych norm i zasad, a przy tym wszystkim cały czas wygląda uroczo, czarująco i po prostu chce się tak przytulić, Al Pacino. O, i moje 4 ulubione stylówki i tutaj mam już straszną rozkminę, bo nie wiem co mi się najbardziej podoba i to jest strasznie wielki problem, ale zacznę od tej stylizacji. To jest taka stylizacja, której w sumie, o której się chyba nigdy nie mówi, której chyba nigdy za bardzo nie widziałam, dzisiaj ją zobaczyłam zupełnie przypadkiem i to jest pani o imieniu Hildur, nazwiska nie będę wymawiać, to jest pani, która jest z Islandii, mieszka w Reykjaviku, jeżeli się nie mylę. I ona odebrała tym razem nagrodę za muzykę, za ścieżkę dźwiękową do Jokera. I powiem wam, że kiedy ona
stała w tej sukience, to rzeczywiście wyglądała ok. Wyglądała jak po prostu sukienka z frędzlami. Zresztą jeszcze jedna sukienka z frędzlami na tym rodzaju nagród się pojawiła. Ona była w bieli, ona była bardziej błyszcząca, troszeczkę bardziej strojna i elegancka. Troszeczkę bardziej nawiązująca właśnie do jakichś takich lat 30. znowu i tak dalej. Natomiast tu te frędzle w tym wydaniu podobają mi się dużo, dużo bardziej, bo ja w tym widzę tę surowość, tę islandzkość. Ja wiecie, ja mam lekkiego jobla z Islandą, uwielbiam, kocham Islandię. I tutaj mamy tę surowość, po prostu mamy surowość we włosach, po prostu tak gładko spięte, mamy dosyć minimalny make-up, mamy tylko lekko wyciągnięte takie kocie oko. I ta suknia, która jest jakby, mamy jakby sukmanę po prostu przewiązaną jakimś takim paseczkiem i na to mamy morze frędzli, które są tylko złapane właśnie paskiem w talii, ale co ciekawe nie są złapane na całej długości, tylko kilka z nich jest jakby puszczone wzdłuż jej rąk, jej ramion. I powiem Wam, że kiedy ona szła po odbiór tej nagrody i te frędzle zaczęły się ruszać, to wyglądała przepięknie, jakby ta surowość połączona z taką kobiecością, z taką nonszalancją. Frędzle w tym wydaniu po prostu wielbię. Nie wiem, co tam się dzieje z butami, dzięki Bogu nie za bardzo te buty widać, ale jak wyszedł tutaj kawałek takiego czuba, lekko mnie zmroziło, nie ukrywam, buty to nie są tu dobre. Ale oprócz tego bardzo mi się podoba, coś świeżego, innego, surowego, bardzo fajne, bardzo fajne, bardzo, bardzo, bardzo na tak i wydaje mi się, że bardzo daje właśnie klimat tego miejsca, z którego ona pochodzi, także ta Islandia. Top 3. To już mam po prostu sama nie wiem. Wybierzmy to. Vanessa, Kirby. Jedna rzecz, która mi się nie podoba, to jest ten pasek Valentino. Jak ja nienawidzę szczucia markami na czerwonym dywanie, to wygląda dla mnie bardzo tanio. To tak jak zawsze mówię, bardziej te marki, te loga, to bardziej dla mnie należy do świata streetwearu, jakiejś takiej mody ulicznej, jakkolwiek to nie brzmi jak moda ulicznic. Nie, to po prostu takiego casualowego stylu albo takiego sportowego. Natomiast na czerwony dywan, to jedyne co gdzieś tam bym zaakceptowała, to jest jakaś broszka Chanel albo jakieś coś takiego. Natomiast taki ordynarny pasek z wielkim napisem V jest obrzydliwy. Jest obrzydliwy. I gdyby ta kreacja była odrobinę słabsza, to by ją dyskwalifikowało, ale nie da się ukryć, że kiedy zobaczyłam tę panią na czerwonym dywanie, to zrobiłam wow, czyli najwyższy wyznacznik mojego uwielbienia, uwielbienia z mojej strony. Idąc z góry, mamy super proste, gładkie do tyłu, zaczesane włosy, ani nie za bardzo przetłuszczone, ani nie, wiecie, rozpustane z tyłu. To jest bolączka właśnie polskich gwiazd, że bardzo dużo osób miało ostatnio właśnie na tych telekamerach takie włosy, że to było takie ulic i z tyłu takie napuszenie. I to w ogóle jest jakaś taka popularna fryzura, której nie rozumiem. Włosy zaczesane do tyłu uwielbiam tak, że one wyglądają na całej długości, jakby ta sama objętość ekstra. Do tego taki makijaż pod tytułem bardzo mocne brwi, trochę różu na policzkach i bardzo ciemna szminka dokładnie w odcieniu tej spódnicy. Uwielbiam ten kolor, to jest ten kolor, o którym już właśnie teraz mówiłam przy okazji tych nagród. Przepiękny, taki burgundowo-brązowy, cudowny, do bladej cery, dla blondynek. No wygląda przepięknie, to trzeba mieć naprawdę jaja, żeby coś takiego nosić, ale wygląda dla mnie zjawiskowo, przepięknie właśnie odpowiadać dla mnie typowi kolorystycznemu, cudownie. Top, góra, to jest po prostu zwykły top na ramionczkach cekinowy, a dół to jest spódnica, która jest odrobinę, ma w sobie połysku, a dół, ona się kończy za kolanem, jest troszeczkę mamy piór. I wiecie, to nie są te pióra pod tytułem Versace, to co miała Scarlett Johansson, co pokazywałam w pierwszej części, że mamy i cekiny, i róż, i pióra, i wymiotujemy, i taniec towarzyski, i taniec z gwiazdami, i gwiazdy tańczą na lodzie, wszystko na raz, nie. Tu to jest takie bardziej surowe, trochę bardziej szlachetne. Nie, te pióra nie są aż takie ostentacyjne, ale jest ich na tyle dużo, żebyśmy zauważyli jakby ten gradient faktury, od tej gładkiej faktury paska, przez tak jakby kolco cekiny, po te właśnie pióra. Przepięknie to jest zrobione i wyważone bosko, dlatego bardzo delikatne sandałki, które zgadzają się z kolorem topu, nie są za intensywne, to nie są pantofle nudziakowe, to co było na telekamerach, czyli tylko po prostu delikatne, odsłonięte, absolutnie cudowne. No, cudowna, tak jak mówię, ten pasek, jak sobie zasłonię palce po prostu ten pasek, to jest prawie że perfekcyjnie, wizaż, tu, to, super. Ale też z drugiej strony jest to taka stylówka, którą bardzo łatwo byłoby odtworzyć w normalnym życiu. Gdyby ten top był po prostu jakimś gładkim topem, to nawet ta spódnica by uszła, wiecie co chodzi. To nie jest jakby aż tak hiper, mega
Znaczy jest to eleganckie, ale to jest coś, co łatwo byłoby przenieść na po prostu realne, na normalne życie, na normalne wyjście, na normalną imprezę. Nie jest to czymś tak mega, mega, mega wyjściowym, widowiskowym i w ogóle niesamowitym. A teraz mamy dwie takie stylówki, które są mega wyjściowe, widowiskowe i niesamowite. I tu już mam rozkminę życia i nie wiem, o czym mam powiedzieć, ale powiem najpierw o Zoe Kravitz. Zoe Kravitz! Co tam się dzieje? Zoe Kravitz właściwie na każdym chyba rozdaniu nagród w tym sezonie pojawiała się w kreacjach, które były albo czarno-białe, albo czarne, białe chyba też, białe nie pamiętam, ale cały czas to było czerń-biel, 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 tylko zabawę jakąś tam geometrią, czymś takim. Tu mamy ciekłe, lejące się, płynne złoto, mamy perfekcyjnie dopasowaną sukienkę, która nie pokazuje właściwie nic. Mamy dekolt przy szyi, mamy długi rękaw, mamy suknię do samej ziemi, mamy idealnie ją dopasowaną do jej idealnej sylwetki, co mnie lekko irytuje po prostu, jak można wyglądać tak idealnie. I wygląda jak statuetka Oscara. Wygląda jak Oscary, o których będziemy mówili za tydzień zresztą. Wygląda doskonale. I co czyni tę stylizację wybitną? To po pierwsze, te włosy, widzicie, że ona ma krótkie włosy i nie ma jej zrobionej na stusia w prędzie wiatra. Wiecie, o co chodzi, nie ma takich włosów. Są gładko zaczesane włosy i do tego paznokcie, usta i kolczyki w kolorze takiej pomarańczowej czerwieni i to już jest dla mnie orgazm i ja już po prostu dochodzę, jest przepięknie, jest doskonale, jest świeżo. Złoto to jest kolor, który najczęściej łączymy albo właśnie z czernią, albo są jakieś tam, nie wiem, w biel, widzimy jakieś takie bardzo oczywiste zestawienia. Natomiast złoto połączone z ciepłą, pomarańczową czerwienią to jest coś, co ja widzę właściwie sporadycznie. Właśnie zastanawiam się, kiedy ostatnio coś takiego widziałam, ale to wygląda genialnie. Jeszcze do jej ciepłego cienia skóry mistrzostwo świata. Wygląda jak chodząca po prostu statuetka Oscarowa. Wygląda tak, że ją po prostu oprawić i postawić na półce. Genialna, genialna stylizacja. Bosko, bosko. Po prostu już nie mam co mówić, skoro to już jest bosko. Jest idealny taki minimalizm, jakby prostota tej sukienki, prostota formy, ale ta forma jest idealna, tam nic nie odstaje, nie marszczy się, nie jest za duże, za małe, połączona z ostrym, no takim najbardziej przyciągającym oczy chyba z kolorem, jaki może być, czyli złoto, takie ciekłe, płynące, przepięknie, doskonałe. Gdyby ta sukienka, gdyby ona miała dekolt, rozcięcia, falbanki, pióra, cekiny, to byśmy tutaj wszyscy się na to pożygali za przeproszeniem, bo tego by było po prostu za dużo, ale przez to, że ta forma jest idealnie minimalna, bardziej minimalnej, dopasowanej do ciała formy, która nie byłaby jakby taka ostentacyjnie taka dopasowana, wiecie, taka obciskająca, chyba nie ma, nie? Bo mamy, wiecie, zero dekoltu, długie rękawy, proste, dopasowane do talii i do ziemi puszczone, cyk, i ten kolor. Gdyby to była czerń, to pewnie by było smutno, ale że to jest złoto i do tego ta ciepła czerwień tych dodatków! Tak, tak, tak. Dla takich momentów nawet mogę robić, wiecie, stylówki z telekamer. To mi wszystko tutaj zadość uczyniło. I top! Top! Jest to top, bo to jest coś takiego, że jak zobaczyłam tę stylówkę, to po raz kolejny, po raz trzeci było wow. To było trzy wowy po prostu. To było ten trzeci wow. I to jest Renée Zellweger, która w końcu wygląda zajebiście. To jest Renée Zellweger, wydaje mi się, że na każdym rozdaniu, każdych nagród w tym sezonie pojawiła się w tej samej sukience, tylko był odrobinę inny twist, bo za każdym razem ten materiał wygląda jak idealny, ten sam materiał. Jakby było to od tego samego krawca, tylko że są jakieś drobne zmiany, takie jakieś ten. I po tej błękitnej sukience, której ona była ostatnio, która była też taka dosyć minimalna i ten pastelowy błękit tak pięknie podkreślał urodę, ten cukierkowy róż jest dla niej stworzony. Ona w tym wygląda po prostu niebiańsko, wygląda doskonale. I to jest bardzo klasyczna sukienka. Górę mamy taką lekko gorsetową, jest dopasowana w talii, potem mamy lekko rozszerzona, jest do samej ziemi, fyk, cyknięta. Nie rozumiem butów. Staram się nie patrzeć na ten czub z tego pantofla, który wystaje, nie patrzę na to. Tutaj góra, bardzo minimalny, właśnie bardzo proste włosy spięte, bardzo minimalny make-up, właściwie zero biżuterii, tylko mamy na rękach jakby opaski, a czy te bransoletki. I bardzo ciekawe są poprowadzone te ramiona od dekoltu, jakby tutaj tak przyczepione i tak dookoła. Wygląda w tym jak po prostu statuetka Oscara, ale w wersji cukiereczkowej, no ta jej uroda, no, wygląda w tym uroczo. Jakby porównajcie sobie ją, jak wychodziła w czarnych sukienkach, a jak wychodzi w tych pastelach, w tym różu, w tym błękicie, rozkwita, po prostu jest, przyciąga wzrok, wygląda doskonale w tym. Jedyne co, to jest rzeczywiście, jak widziałam, jak szła po odbiór swojej nagrody, to wydaje mi się, że miała pewne problemy w poruszaniu się w tym, no bo ta suknia, ten dół jest taki bardzo dopasowany, no i jest do samej ziemi, także trzeba uważać, kiedy się w tym chodzi.
No ale coś za coś. Nie było to jakby strasznie karykaturalne, nie wyglądała w tym strasznie źle jak chodziła, ale no doskonałość. Nie? I nie wiem właśnie, czy wolę ją, bo to jest taki bardziej klasyczny styl z tym twistem takim właśnie różowym. Trochę chyba miałam podobną suknię kiedyś Anne Hathaway. Coś podobnego, oscarowego było. Nie wiem, czy wolę to, czy wolę Zoe Kravitz, jakby obydwie stylizacje, one są zgoła inne, one są zupełnie inne, bo tutaj mamy Renée klasykę, dojrzałość, podkreślenie tej urody, taka jest świeża i ten. A tutaj mamy Zoe, która jest troszeczkę bardziej edgy, trochę bardziej rock'n'rollowa. O, boskie. Te dwie stylówy zrobiły mi to rozdanie. I teraz, wiecie co robimy? Teraz czekamy na Oscary. Teraz czekamy na Oscary. Jestem bardzo, bardzo ciekawa, co się wydarzy. Oscary już w przyszłym tygodniu, także mam nadzieję, że będziecie ze mną. Tutaj teraz czekam na Wasze typy, na Wasze obstawianie. Dajcie mi znać, co było Waszymi ulubionymi stylówkami, co najgorszymi. Czy najlepsza była Renée Zellweger, czy Zoe Kravitz, czy może macie jakiś inny trzeci typ. Jestem bardzo ciekawa. Oczywiście z swojej strony bardzo, bardzo dziękuję za oglądanie. Nie zapomnijcie o subskrypcji, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie. I trzeba nacisnąć dzwoneczek, jak nie macie wciśniętego, bo inaczej Was YouTube nie informuje o moich filmach. Niedobry YouTube, ale można nacisnąć dzwoneczek. I to tyle z mojej strony na dzisiaj. Bardzo dziękuję, że jesteście i do zobaczenia znowu. Pa! Zostaw lajka. Ciebie to nie zaboli, a mnie da dużo szczęścia. Dzięki, pa pa!